No siema, tu Damian, powiem wam historię. Dawno temu, jak rozpoczynałem jakąkolwiek aktywność fizyczną, postanowiłem zacząć się edukować. To były jeszcze dzikie czasy, w których teoria o czuciu mięśniowym, treningu czy dotczyny i długie rozmowy na forach na temat dawkowania kreatyny wciąż były na porządku dziennym. Mi się wydawało, że jak zrobię nogi na suwnicy, to styknie i nie trzeba robić przysiadów, a każde ćwiczenie ma być robione w piramidzie. Wstyd mi trochę, no ale tak było. Okej, jak już zrobiłem ten swoisty coming out, powiem wam, co wtedy poszło nie tak. Mimo, że mi się wydawało, że idę w dobrą stronę. Mimo, że czytałem, edukowałem się, słuchałem znajomych, to efekty były marne i skończyło się kontuzją, a potem długą przerwą w treningu. Brak sprecyzowanego celu, brak sztywnego planu, trenowanie na pałę, ciągle do upadku, maksy co tydzień, testowanie nowych zajebistych ćwiczeń albo chodzenie z kumplami i testowanie ich planów, a właściwie tego, co robią na jednej sesji treningowej. Do tego ciągłe przeświadczenie o tym, że to jest nie to, że trzeba coś zmienić, a może jeszcze dorzucić coś z treningu jednego z mistrzów świata. No burdel niesamowity się zrobił i straciłem parę ładnych lat na pierdoły. Nie miałem po prostu podstaw i wciąż, jak wielu, wielu ludzi, szukałem tej jednej idealnej metody, by zbudować wszystko naraz. No tak się niestety nie da. Teraz, po latach, jak już ogarnąłem dupę, nie bez pomocy, bo na początku udałem się do trenera, pozdrawiam cię Wojtas, przerobiłem sporo makrocykli treningowych, przeszedłem parę szkoleń i kursów oraz konsultacji u różnych trenerów, nie zapominając też, aby czerpać wiedzę na własną rękę i weryfikować ją, to myślę, że mogę coś powiedzieć na temat tego, jakie mniej więcej priorytety są istotne w treningu siłowym. Przepraszam was. Co bez czego nie zadziała, a co będzie działać? To oczywiście wersja w pigułce, bo o tym idzie książki pisać. No, nie przedłużając, zaczynajmy. Cel treningowy, czyli ogólny kierunek, w którą stronę chcemy iść. Czy sylwetka, masa, siła, sprawność, szybkość. Cele mogą się zmieniać. Oczywiście nie mówię tutaj o konkretnych takich celach w stylu chcę być Mister Olympia. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce sobie postawić akurat taki cel, no to okej. Ale moim zdaniem lepiej po prostu ustalić sobie jakąś drogę, w którą chcemy iść i zacząć to robić. A potem się okaże, w miarę nabieranego doświadczenia cele się krystalizują. Jak już mamy obrany cel, to trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić krok po kroku, aby ten cel zacząć realizować. I to jest ważne, zacząć realizować. Bo jak jesteś połamany, wszystko ci nadupia, to raczej od razu na blok siłowy nie wejdziesz. A jak chcesz mieć fajną sylwetkę, a jesteś potwornie ulany, to może najpierw warto się skupić na tym, aby trochę zredukować i nauczyć się prawidłowej techniki ćwiczeń, zanim zaczniesz zwracać uwagę na to, czy dać priorytet na plecy, czy na klatę, czy na łapy. I teraz tak. Patrzysz na to, jakie masz możliwości. Czy możesz trenować na siłowni, a zakładam, że jak tego słuchasz, to możesz. Jak często możesz trenować? Jak długo? Czy potrzebujesz pomocy trenera albo fizjoterapeuty? A to mogę pomóc, zwłaszcza na początku. I tu warto na chwilę się zatrzymać, bo wiele osób narzeka, że nie ma kasy ani czasu, ale suple za kilkaset złotych co miesiąc muszą być. Nie mam nic do supli oczywiście, byleby były dobrane z głową. Albo inna sytuacja, że spędzają po 2-3 godziny na internecie, aby czytać o treningu, pierdolić głupoty na forach, ale nie trenują i tu znowu nie mam nic do szukania wiedzy, nie mam nic do dyskusji na forach ani na Facebooku, ale to jest nagranie o priorytetach. Nie trenując nie będzie efektów i tyle.
Przechodzimy do gwoździa programu, czyli do planu treningowego. Jeśli masz dobrego trenera, który dzieli się wiedzą i tłumaczy co i jak i dlaczego, to masz sporo łatwiej, bo przeprowadzi cię przez poszczególne etapy. Wskaże błędy, pomoże też wszystko zaplanować i wybije z głowy ewentualne głupie pomysły. Metod treningowych jest wiele, podejść jest też wiele. Nie ma jednej idealnej metody dla każdego, ale jest wiele metod, które będą działały u danej osoby. I to jest też ważne, bo też ludzie się często się ludzie sprzeczają, która metoda progresji jest lepsza, czy liniówka, czy falowa. Albo to, albo tamto, może przejść na inną metodę, na przykład sprzężoną, ale z kolei komuś tam nie wyszło, bo nie umiał jej zastosować. I to jest właśnie to. Przede wszystkim trzeba zrobić coś dobrze, a to jaka to jest metoda, to już jest inna sprawa. Zresztą o podobnej sprawie mówiłem w poprzednim nagraniu. I teraz tak, podam jeden przykład, który jest w wielu przypadkach w miarę skuteczny i odnosi się do osoby, która chce dźwigać więcej. Weźmy na przykład byłego piłkarza amatora, który postanowił sobie podźwigać, zrobić z siebie maszynę do dźwigania ciężarów, występować gdzieś w zawodach trójboju. No i tutaj tak, na jednym planie raczej się nie skończy. Bo żeby dojść do jakiegoś konkretnego efektu tych planów, warto przerobić kilka. I one mogą być bardzo podobne do siebie. No ale chodzi po prostu o plan w sensie makrocykl treningowy. I teraz tak, zaczynamy od analizy, sprawdzamy kontuzje, które mogły mu się przydarzyć, na przykład na boisku. Często tak bywa. Tę kontuzję trzeba załatać, należy wprowadzić plan naprawczy. Najlepiej skonsultować się w tej kwestii z jakimś fizjoterapeutą, chyba że już jesteś fizjotrenerem i na wszystkim się elegancko znasz, no to sobie poradzisz. No ale raczej byś tego nie słuchał w takiej sytuacji, tylko byś rozpisywał kolejny plan treningowy. Potem, przykładowo, jak już mamy załatane problemy z mobilnością, jak już jest, nie ma bólów stawowych i tak dalej, jak już mniej więcej baza jest wypracowana, jak już wiemy, że dana osoba może wykonywać ćwiczenia podstawowe, no to wchodzimy na taki plan, powiedzmy, że hipertroficzny. I tutaj powtarzalność, nauka wzorców, stopniowe poznawanie ćwiczeń, szlifowanie techniki i bezpieczeństwo dźwigania. To jest podstawa w tym pierwszym właściwym etapie treningu siłowego. I to może być właśnie albo blok hipertroficzny, jakiś dłuższy, albo po prostu cały makrocykl skupiony na hipertrofii, na obudowie tych osłabionych struktur nadszarpniętych poprzednim sportem, solidnym mięchem, które będzie je trzymało w kupie. I tu się też pochylimy nad pewnym szczegółem, o którym już wspomniałem w przypadku idealnej techniki. Nie wszystko naraz. Zacznij od podstaw. Często ludzie w komentarzach mówią: nie zadzieraj głowy w martwym ciągu. A na filmie widać, że leży dużo więcej ważnych elementów. I owszem, pozycja głowy może pomóc, czy inne szczegóły i bariery też mogą pomóc, mogą być istotne, ale jak się stopy zapadają, kolana się nie są zrotowane, nie ma bracingu, nie ma depresji, no to chuj ci ta głowa pomoże, tak naprawdę w momencie, kiedy całkowite podstawy leżą. Dlatego po kolei. Nie każdy jest w stanie opanować wzorzec, tak złożony wzorzec, jakim jest na przykład martwy ciąg czy przysiad, idealnie od samego początku, więc trzeba to rozłożyć etapami.
i dokładać kolejne elementy stopniowo, patrząc, jak to wszystko wychodzi. Dobra, lecimy dalej. Potem można wejść sobie na kolejny plan, który weźmie pod uwagę specyficzność danego sportu, w tym wypadku trójboju. Albo płynnie robimy z poprzedniego planu tapering, potem picking, no i oceniamy postępy. Jak już mamy większe obciążenie, robimy ciężkie jedynki, no to wychodzą słabe ogniwa. Też to analizujemy. No i potem mamy podstawę, żeby rozpisać sobie kolejny plan z uwzględnieniem obciążeń, po tym jak już znamy swoje maksy, z uwzględnieniem ćwiczeń, które korygują słabe ogniwa, jeżeli się pojawiły, i tak dalej. No i wciąż powtarzamy podstawowe ruchy i powoli robimy postępy. I tak można lecieć w kółko przez bardzo, bardzo długi czas. Co już coś poprawiając i edukując się w międzyczasie, bo to wtedy przy okazji ciężkiej pracy jest na to najlepszy moment. I tak z makrocyklu na makrocykl jesteście nie tylko silniejsi, ale i mądrzejsi, jeżeli was to interesuje. A teraz kilka praktycznych uwag na temat planu treningowego. Właściwie to truizmów, no ale muszę o tym wspomnieć. Podstawowe ruchy to podstawa. Tak. Dlatego tak się nazywają. Podstawowe wzorce ruchowe trzeba opanować i powtarzać. Jak nie możesz opanować docelowego ćwiczenia, to robisz regresję techniczną i w miarę wpływu czasu powtarzasz zakresy ruchu, kontrolę, przepraszam, poprawiasz zakresy ruchu i kontrolę motoryczną i tak dalej. Potem działasz z podstawowymi ruchami, dobierając ich wariacje jako akcesoria, o ile to konieczne oczywiście. Można też rotować ćwiczeniami, ale zawsze gdzieś tam się powtarzają najważniejsze elementy i najważniejsze wzorce. Do tego niezbędne ćwiczenia akcesoryjne pod aktywację czy rozciąganie. Ale tutaj też uwaga, nie olewamy aktywacji, ale też nie dążymy do tego, by się masturbować godzinę przed rozpoczęciem właściwego treningu. No chyba, że jesteście mega rozwaleni i potrzebujecie naprawy. Ale o tym więcej powiem kiedy indziej. Ważne, aby się przygotować do liftów, ale z głową. No i kolejny filar. Kontrola oraz wyciąganie właściwych wniosków. Nie wiem, czy dużo osób o tym mówi, ale ja to staram się podkreślać na każdym kroku. Mało kto ma to szczęście, aby 5 razy w tygodniu mieć na swoim treningu trenera, więc kręć filmy z serii roboczych. Filmy to nie tylko coś, o co truje dupę wasz trener, albo co się wrzuca do oceny na fejsa, ale to również kopalnia wiedzy dla ciebie samego. Także jak załapiesz podstawy, to sam będziesz widział, że coś jest nie tak i od razu sobie technikę skorygujesz. To jest doskonałe narzędzie do notowania postępów, nie tylko w formie cyferek, ale również tego, jak duży skok techniczny zrobiłeś od pewnego czasu. Także filmy, filmy i jeszcze raz filmy. Za filmami idą notatki. Najlepiej sporządzane na bieżąco. Masz plan, to sobie notuj pod każdym ćwiczeniem, jak skończysz to ćwiczenie, jak poszło, co zauważyłeś, ile czujesz zapasu i tak dalej. Potem, jak już się wyciszysz po treningu, to zerknij sobie na te notatki i dopisz coś od siebie, no bo pewnie między seriami zapomniałeś. I pewnie odezwą się tu wielcy orędownicy kultury treningu i narzekający na młodzież z telefonami, że telefon zostawia się w szatni. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. Jak komuś przeszkadza, to niech zabiera na treningi kamerę VHS i kajet po dziadku. Ale filmy i notatki mają być zrobione i przekazane trenerowi, albo przeanalizowane samemu, jeśli nie masz trenera. Jakiś typ z siłowni czy z neta nie będzie płacił brakiem progresu czy kontuzjami za twoje zakłopotanie, kiedy nagrywasz serię albo boisz się jej nagrać, bo co ludzie pomyślą, albo jak notujesz coś w notatniku na telefonie. Zawsze jak nie umiesz się powstrzymać przed oglądaniem dup na Instagramie, to włącz sobie tryb samochodowy, przepraszam, samolotowy, albo wypierdol kartę SIM do szafki. I teraz kolejna sprawa.
odpowiednia intensywność, objętość i częstotliwość. Te trzy parametry, jeśli się nie zgadzają ze sobą, to nawet najlepsza technika ci nie pomoże. Ani rolowanie przez 8 godzin też ci nie pomoże. Zazwyczaj robi się tak, że ławę i siady robimy z 2-3 razy w tygodniu, a ciągi tylko raz. Ale nie jest to zasada, jeśli chodzi o częstotliwość. Bo można to zrównoważyć objętością i intensywnością. W sensie objętość, czyli ilość serii powtórzeń w danej jednostce i w danym mikrocyklu, często w tygodniu, bo tak jest wygodniej. No i intensywność w sensie obciążenie. W sumie każdy to pewnie ogarnia. Tak, objętość w stosunku do intensywności i częstotliwości nie może być ani za duża, ani za mała. Tak, żeby przez większość makrocyklu mieć jakiś tam zapas powtórzeń. Ale też, aby się po prostu nie opierdalać na treningu, no bo nie zajdzie adaptacja. Ćwiczymy odpowiednio ciężko, ani nie za ciężko, ani nie za lekko. Tempo. Kolejna istotna sprawa. Mówi się, że tempo jest drugorzędnym parametrem, ale jakoś wielu dobrych trenerów rozpisuje je nawet początkującym. Zacznijmy od tego, że tempo występuje zawsze. Nie zawsze jednak wprowadzane są takie elementy jak spowolniona faza ekscentryczna, czy wydłużenie pauzy na dole, czy też pauzy w różnych innych momentach danego boju, ale jest to proste narzędzie, które uczy opanowania wzorca danego ruchu. Jeśli dobrze je zastosujemy, oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby się uczyć przysiadów przez pierwsze kilka do kilkunastu tygodni, robiąc je wyłącznie w tempie, przykładowo 3-2-1-0. Jest wiele różnych zastosowań modyfikacji tempa i ćwiczenia skupione na przykład na dynamice też polegają na modyfikacji tempa. O tym też można pisać i gadać godzinami. Kolejna sprawa. Progresywne przeładowanie. Najprostszym przykładem jest dokładanie ciężaru co tydzień albo powtórzeń. Zależy od ćwiczenia czy też od tego, jak wygląda cały plan. Rzadko kiedy idzie dołożyć powtórzeń i ciężaru z tygodnia na tydzień. Ale chodzi o to, aby na każdym mikrocyklu robić troszkę więcej w ten czy w inny sposób. Aby mieć zapas sił jak najdłużej i w ten sposób zmuszać organizm do adaptacji. To jest podstawa. Jebanie do upadku non-stop na tych samych ciężarach i powtórzeniach za daleko nas nie zaprowadzi. Robisz cały czas to samo, to wyglądasz tak samo i dźwigasz też tak samo. Jeszcze jedna rzecz do tego punktu, o której warto powiedzieć, no bo w końcu mówimy tutaj o priorytetach, to jeżeli załóżmy na jednego tygodnia progresowałeś w głównych bojach, nie wiem, w siadach, ciągach, ławce, w pomniejszych ćwiczeniach i załóżmy z tygodnia na tydzień nie udało ci się dołożyć tego jednego powtórzenia do przykładowo uginania ramion ze sztangą, to się nie przejmuj, bo zrobiłeś dużo innych ćwiczeń, które również angażują biceps. Sprogresowałeś w nich, więc w momencie, jeżeli stoisz w miejscu z samym uginaniem, to i tak sprogresowałeś w bicepsie. Ważne są priorytety. Ważniejsze ćwiczenia, a potem te akcesoryjne. I teraz tak. Już powoli idziemy do podsumowania. Dopiero jak opanujesz technikę, nauczysz się konkretnej pracy, nabierzesz doświadczenia w oparciu o sprawdzone schematy. Dopiero wtedy przyjdzie czas na kombinowanie i modyfikacje. Pamiętaj, że to, co dobrze działa, niech działa dalej. Jak przestanie, wtedy czas na poważne zmiany. I jeszcze raz powtarzam, że nie odradzam szukania wiedzy, czytania o sposobach progresji, oglądania filmów, czytania książek czy brania udziału w szkoleniach. Ale zbieraj sobie tą wiedzę i sobie ją trzymaj. Weryfikuj w innych źródłach i na doświadczeniu innych, ale rób swoje, póki to działa. A to, czego się nauczysz, prędzej czy później i tak ci się przyda.
To trochę tak, jakbyś w jeden dzień przeczytał książkę kucharską, ugotował każde z dań, a potem nie ma komu tego wpierdolić. Większość ląduje w koszu na śmieci, a tobie zbiera się na wymioty po zjedzeniu takiej ilości żarcia. Cóż, o wielu rzeczach nie mówiłem, wiadomo, bo można by gadać i gadać jeszcze godzinami, ale na dzisiaj to tyle. Jak zawsze, zajrzyj do opisu, napisz, co cię zainteresowało, a postaram się rozwinąć bardziej w kolejnych nagraniach. Na razie.